Każdy człowiek musi mieć jakieś dodatkowe zainteresowania. Jeżeli zbieramy znaczki, interesujemy się historią, geografią, wieloma ludźmi. Proszę pani, żeby zrobić taką zwykłą kartę gdzieś w albumie, no to trzeba mieć wiedzę, trzeba, proszę pani, gdzieś poszukać tych informacji. No i potem coś niecoś wiemy w tym temacie, no. Chodziłem do przedszkola i na naszej kuchni jedna pani, w tej chwili tam jest stowarzyszenie, które ją lubi, przedwojenna pani cukiernik, która miała swoje biznesy w Grodnie, w Wilnie i w Sejnach, proszę pani, wypiekała sękacze. Ona na naszej kuchni to robiła. Pani, która miała szerokie znajomości, otrzymywała wtedy listy ze Stanów Zjednoczonych. I ona była na tyle sprytna, że potrafiła odkleić znaczek od koperty, nie uszkadzając znaczka, nie uszkadzając koperty. Proszę pani, wysuszyć pięknie. I myśmy już w przedszkolu mieli te znaczki do zabawy. Bawiliśmy się tym od dziecka. Nie było kiedyś zabawek, a wszystko było pożądane. Nie było książeczek, nie było niczego. Przynajmniej nie w tej ilości, co teraz. I proszę pani, i ja zacząłem się bawić tymi znaczkami. Bawiłem się, zbierałem do zeszytów pięknie. Potem już miałem klaser. I proszę pani, miałem znaczki w klaserze. Już był cały klaser znaczków pięknych, polskich, poodklejanych. I proszę pani, był rok 1956. Nasi sąsiedzi wyjeżdżali do Niemiec, bo ich ojciec był w Niemczech, a cała rodzina, matka i czworo dzieci wyjeżdżali. Tam było dwóch chłopaków. Jak oni wyjeżdżali, to oni wiele rzeczy musieli zostawić. Nie wszystko zostawiali na pastwę losu, za niektóre chcieli pieniądze. No i oni mieli narty, proszę pani, pani wie co to były prawdziwe narty kiedyś. No i te narty ja chciałem przejąć. No ile ty chcesz pieniędzy? Nie, żadnych pieniędzy on nie chciał. On powiedział, że on na pamiątkę do Niemiec chce wywieźć te znaczki, które ja mam, żebym ja jemu dał klaser ze znaczkami. I proszę pani, pierwszy mój klaser, pierwsza kolekcja poszła do Niemiec. No, potem kupiłem następny klaser, następny zbierałem i tak przez całe życie człowiek bawi się znaczkami. O, proszę pani, list z Warszawy, pieczątki są warszawskie. Tu ktoś oberwał adres zwrotny, bo wie pani, tajemnica, wysłany do Chicago i pani to zobaczy, Sydney, Australia. Objechał pół świata, żeby tam dotrzeć. Ile listów jest takich, że proszę pani, wrzucą mnie do tego worka i gdzieś tam przejdzie pół Europy. Rok 1964 były stosowane w Polsce wilniki chroń lasy przed pożarem. Dziś nieosiągalne, trudno dostać takie koperty. Jak gdzieś u sprzedawcy w pudełku znalazłem tą kopertę za śmiesznie niską cenę. Za naszą symboliczną złotówkę, czy nawet 50 groszy. A wie pani dlaczego? Dlatego, że on nie rozumiał, co tu pisze. Chroni lasy przed pożarem. Gdyby on wiedział, że to jest chroni lasy przed pożarem, to ta koperta by kosztowała 5-10 dolarów, a nie 25 centów. No. A tak mam piękny, przywieziony okaz stary. Pani zobaczy, stare niebieskie koperty po latach, jak zmieniają barwę. Wszystkie inne tak samo. Pani zobaczy, to są koperty od zwykłych listów. Niektóre były polecone.
niektóre były polecone. Gdzie pani taki list znajdzie? Na dwie przywieszki z boku cały arkusik, list polecony. Tutaj pokazane, że to jest... Do pana zaadresowane te listy. To nie do mnie. Franciszek Skrypko do mnie, do mnie. A to proszę pani, kosmos, taki trójwymiarowy znaczek widoczny. Wracając do przedszkola, jak zaczynałem zbierać znaczki, myśmy się tak cieszyli, że te znaczki takie piękne, to był wtedy wielki skarb. Jak dziś przypomnę te znaczki ze Statuą Wolności albo z bombowcami, z samolotami, przepiękne znaczki, to dzisiaj, wie pani, jak ja sobie pomyślę, ile żeśmy zrobili krzywdy filatelistyce. Proszę pani, to była zbrodnia, bo wtedy listy przychodzące musiały mieć na kopertach różne pieczątki, różne podpisy. I proszę pani, nie liczy się sam dzisiaj sam znaczek odklejony od koperty, tylko proszę pani, cała koperta, bo na kopercie mamy pieczątki, mamy podpisy, mamy wiele innych rzeczy. Proszę pani, listy wracają. Ja nie wiem, czy tu znajdę, gdzieś tam mam takie listy. Był list do kogoś wysłany i list wrócił, bo napisany na liście. Zmarł nieosiągalny, proszę pani. A złe adresy są, proszę pani. I teraz... To są wszystko listy, które tak normalnie zwykłych ludzi nie interesują. Proszę pani, w biurze jak pracowałem kiedyś, to przychodzili, wybierali listy z dużymi znaczkami, bo odklejali znaczki i sprzedawali je na kilogramy. Był też taki skup. A proszę pani, a ja z kosza wybierałem różne koperty odrzucone z byle jakimi znaczkami, bo to, proszę pani, w filatelistyce się liczy. Proszę pani, list zniszczony w czasie przesyłki. I już nigdy nie został doręczony. Wrzucony gdzieś nie do tego worka, proszę pani, z Warszawy wysłany do Chicago, zaliczył Sydney w Australii. Do ludzi mówię, wysyłasz list, napisz swój adres na odwrocie. Nie wszystko dociera do celu i trzeba zwrócić. Jeżeli nie ma adresu zwrotnego, to wyrzucą do kosza. Ile lat ma najstarszy list z pana kolekcji? Proszę pani, nie wiem, bo mam sporo listów z okresu przedznaczkowego, kiedy jeszcze nie było znaczków ustemplowane. Tam są pierwsza połowa XIX wieku, z XIX wieku są listy stare, które jeszcze nie było znaczków, ale już pieczęcie były, to są. I proszę pani, znaczki to jest temat kłopotliwy do zbierania. Za czasów nieco wcześniejszych znaczki były dotowane przez państwo, było to różnie z tym. Państwo wspierało kolekcjonerów i wtedy nie można było zbierać wielu innych rzeczy. Ludzie zbierali znaczki. Dzisiaj przy znaczkach zostali nieliczni. Bo jedni zbierają broń, drudzy jakieś starocie, trzeci inne rzeczy, zbierają stroje, wszystko się zbiera. A kiedyś tego nie było. Proszę pani, to się czasy zmieniły. A znaczek, proszę pani, znaczek jest delikatną materią. Proszę pani, kiedy się zaczynamy tym bawić, trzeba mieć czyste i suche ręce. Trzeba ostrożnie z tym się
bawić, dlatego że z jednej strony jest klej, żeby to nie dostało wilgoci, żeby się gdzieś nie przykleiło. Proszę pani, znaczek ma ząbki. Trzeba odpowiednio porwać czy wyrwać z arkusza, żeby nie uszkadzać ząbków. Bo proszę pani, jak pani to będzie robiła niechlujnie, to cały róg pani odleci i to jest kancer, to już się tak nie liczy to wszystko. No. A poza tym, proszę pani, znaczki mają też pewne niedoskonałości, mają błędy drukarskie. No i takich ludzie szukają. Proszę pani, ci, którzy tym się interesują, to jak mają dostęp, to na poczcie sprawdzają arkusze, czy gdzieś w środku nie jest znaczek jakiś odwrócony, nie ma przesuniętych kolorów. Tego jest bardzo dużo. Ja pamiętam kiedyś na pocztach, to były dodatkowe skrzynie, gdzie się wrzucało pocztówki świąteczne. Listy świąteczne, bo tego było bardzo dużo. A dzisiaj, proszę pani, kto pisze? SMS albo telefon, złoży ci życzenia, czy przyśle ci maila z życzeniami, a za dwa dni kasujesz, bo przecież nie możesz zaśmiecać komputera tym wszystkim. A to, co jest na papierze, piękne kartki, stare, pocztowe i teraz, co są, one zostają. To się przechowuje, idzie na dalsze pokolenia. Z tym, że proszę pani, tego jest coraz mniej.